Dzień dobry Państwu, Bogdan Miszczak, witam w programie Gość Obiektywu, a ja przypomnę tylko, że rozmawiam z burmistrzem miasta Sanoka pod Tadeuszem Pióro. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, głupio byłoby nie powiedzieć, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy w nowo wybudowanym kompleksie rehabilitacyjno-sportowym, tak powiem, na basenach sanockich. Niebawem ten kompleks zostanie otwarty, tak? No właśnie, zaczynaliśmy to bardzo późno. Wydawało się, że to jest niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie powstał taki piękny obiekt. Inwestycja warta 39 milionów złotych. Pierwsza łopata, która została tu wkopana, to była 8 maja 2017 roku. Proszę mi pokazać inwestycję wartą 39 milionów złotych w województwie, która jest realizowana niecałe półtora roku. Przerobić te 30 milionów i zrobić taki naprawdę obiekt, to jest obiekt, takiego obiektu w województwie podkarpackim nie ma. Sama powierzchnia lustra wody na tych wszystkich basenach, które się znajdujemy, to jest ponad 700 metrów kwadratowych. Jest basen rehabilitacyjny, jest basen rekreacyjny, są dwie wanny jacuzzi, jest zjeżdżalnia, jest brodzik dla dzieci, a jednocześnie jest taki o wiele większy basen niż był poprzednio do pływania tego sportowego. Ten ma 16,5 metra, czyli jest o 4,5 metra szerszy, a jednocześnie ma podnoszone dno na połowie basenu, gdzie można ustawiać, gdzie można rehabilitować, gdzie można różne rzeczy robić. Ustawiamy rowerki, kończyny dolne my rehabilitujemy, czy uczymy pływania dzieci na wysokości tej wody, na głębokości metra. Takiego basenu, jeżeli chodzi o podnoszone dno, najbliższe jest Lublin, Kraków i Warszawa. A to jest w tym momencie wszystko w Sanoku, a jednocześnie kończymy też powoli basen zewnętrzny, który... Właśnie, bo widzimy, że maszyny jeszcze chodzą i pracują na zewnątrz. Tak, i właściwie on będzie w tym roku prawie że skończony, no ale na pewno nie będzie użytkowany, a to jest basen, który ma powierzchnię 1000 metrów lustra wody, jednocześnie 200 metrów plac wodny dla dzieci, jednorazowo basen zewnętrzny może pomieścić nawet i 2000... Czyli przygotowywany pod kolejny sezon letni. Ja się bardzo cieszę, że ten sezon letni najbliższy to będzie rzeczywiście na basenach. Do tej pory staraliśmy się schładzać, jak były wysokie temperatury na rynku, jakieś tam zraszacze i tak dalej. Dzieci przychodziły, żeby tam trochę tej wody złapać, a tutaj będą mieć baseny i te baseny będą rzeczywiście już na pewno, podejrzewam, że w maju 2019 roku już będziemy chcieli, jeżeli pogoda będzie sprzyjać, je otwierać. Panie burmistrzu, czy ten obiekt jest pod kątem rehabilitacji, sportu wytrzymałowego, ćwiczeń, czy to jest obiekt również dla mieszkańców Sanoka? Bo mówimy wiele o rehabilitacji, mówimy wiele o tym, że będą tu przyjeżdżać ludzie z całej Polski, żeby ćwiczyć, żeby rehabilitować się. A co z mieszkańcami Sanoka? Nie, ten obiekt jest głównie nastawiony na mieszkańców i na naszą młodzież. Natomiast, żeby było dofinansowanie centralne, musieliśmy stworzyć taki obiekt, który będziemy mieć podpisane porozumienia z związkami sportowymi polskimi. I rzeczywiście takie porozumienia mamy podpisane z 6 związkami sportowymi. Dzięki temu Ministerstwo Sportu dofinansowało nas tutaj w wysokości 15,5 miliona złotych. Jednocześnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dołożył nas następny milion złotych i staramy się jeszcze jako dodatkowe pieniądze i dzięki temu no, ten obiekt, no, może jeszcze nie w połowie, ale jest finansowany z zewnętrznych środków i on będzie również służył sportowcom. Mamy odpowiednią bazę, bo proszę pamiętać, że sporty zimowe to zawsze w Sanoku. Każda olimpiada młodzieży czy olimpiada polonusów tu na Podkarpaciu to zawsze była tutaj w Sanoku. W tym momencie poszerzamy tą ofertę o tą część rehabilitacyjną. Tu jest stacjonarna krokomora, tu są naświetlenia, tu są masaże, tu jest naprawdę, nawet w tym basenie, jak się uruchomi go, jest tu tyle takich rzeczy rehabilitacyjnych, że to będzie służyło społeczeństwu. A że będą również korzystać wysoko wyczynowi sportowcy i będą tutaj przyjeżdżać. Ja mam nadzieję, że jak nawet reprezentacja piłkarzy przyjedzie kiedyś do Arłamowa, jak tu będziemy w pełni już funkcjonować, to przyjedzie na stacjonarną krokomorę, a nie będzie niskiej temperatury używać w Arłamowie na mobilnym, prawda, krokomorze. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że niedaleko powstaje jeszcze jakby kompleks dodatkowy, czyli stadion piłkarsko-lekatetyczny z bieżnią tartanową. Właśnie mówiło się kiedyś, żeby przenieść stamtąd. Pan jednak zdecydował, że wierchy, tak zwane w Sanoku, będą
remontowane, odbudowywane i tam będzie ten obiekt sportowy. Tak, chciałem tutaj po pierwsze wyjaśnić, że na pewno nie idziemy jakby w projekty, które poprzednicy jakby proponowali tutaj, bo absolutnie to jest zupełnie nasz pomysł na baseny, to nie jest park wodny. U nas jest to w tym momencie miejski obiekt, a jednocześnie z dodatkowymi środkami z Ministerstwa Sportu. Natomiast rzeczywiście Stadion Wierchy to jest też historia swoista Sanoka, zawsze Wierchy, stadion piłkarski z bieżnią żużlową, no nieużytkowaną przez Lokatetów, bo jak biegać się... Kto już dzisiaj biega po żużlu, prawda? No kto biega po żużlu, zresztą jak to wyglądała młodzież, która pobiegła po tym żużlu przez chwilę. Natomiast rzeczywiście my poprzednicy chcieli, aby tam był wielkopowierzchniowy sklep. Razem z Radą Miasta podjęliśmy decyzję, że zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego i Wierchy odrestaurujemy, tworzymy piękny stadion piłkarsko-lekatetyczny. Pierwszy etap już w zeszłym roku został skończony, w tym roku zostanie drugi etap skończony. Jest to inwestycja w sumie za 10 milionów złotych. Z tego mniej więcej 4-5 milionów złotych są środki zewnętrzne i będziemy mieć piękny stadion. Po pierwsze piłkarski, po drugie lekkoatletyczny z bieżnią ośmiotorową na prostych naukach sześciotorową. Wszystkie rzutnie, skocznie będą na tym stadionie, za wyjątkiem rowu z wodą, bo nie było go gdzie umieścić. Oświetlenie 500 luksowe, czyli będzie można rozgrywać i do długiej nocy korzystać z tego obiektu. Telebim, wszystko to zostanie zmienione i ten obiekt w tym roku zostanie też oddany do użytku i będzie służył przede wszystkim naszej młodzieży. Za bardzo nie mamy tego wyczynowego sportu w Sanoku. Na co nastawiamy się poprzez te budynki, poprzez te obiekty sportowe? Na młodzież? Na młodzież. Ja uważam, że tutaj zawsze proponowałem taki zrównoważony rozwój sportu młodzieżowego. Jak przyszedłem mniej więcej w pierwszym okresie, dawaliśmy na młodzież, na stypendia, na dotacje dla klubów sportowych, na młodzież te 200 tysięcy złotych. Teraz zamknęliśmy kwotą 500 tysięcy złotych. Jednocześnie trzeba pamiętać, że i dodatkowe stypendia są dla tej młodzieży, ale również dla młodzieży nie tylko sportowej, bo w tym momencie też rozwiązanie jest to, że jeżeli jeżdżą na jakieś zawody, to mamy środki na dofinansowanie dojazdów. I również młodzież, która uczy się dobrze w szkołach i zdobywa laury na olimpiadach różnych, też nie ma problemu, bo jeżeli dyrektorzy się zwracają, żeby dofinansować dojazd tej młodzieży poza nawet województwo podkarpackie, to takich problemów nie ma. Natomiast w zeszłym roku zdobyliśmy pierwsze miejsce, miasto gmina Sanok w wojewódzkim zespole szkolnym w tym momencie sportu właśnie w szkołach, podstawowych gimnazjum. W tym roku w nagrodę mamy 3 października podsumowanie wojewódzkie również u nas w Sanoku i mam nadzieję, że no jeszcze nie wiem jak tam jest, ale uważam, że pierwsze miejsce myślę, że będzie, a o wiele łatwiej nam będzie uzyskiwać te wyniki, kiedy będziemy mieć bieżnię tartanową, bo lekkoatletyka to jest królowa wszystkiego sportu w tym momencie i to jest podwaliny pod każdy sport i cieszę się, że ten stadion też powstanie i się obronił. Prawie każda szkoła ma salę gimnastyczną, boisko szkolne, teraz jeszcze pływalnie, basen i wierchy, które będą odnowione. No tylko, żeby się ten sport jak najlepiej rozwijał. Nie, uważam, że jest bardzo, bardzo dobra kadra, w ogóle jest nauczycielska kadra w szkołach, dobra kadra, która uczy wychowania fizycznego, trenerska kadra i naprawdę młodzież się garnie. Jak zobaczy takie dobre warunki, w jakich warunkach można ćwiczyć, to na pewno również więcej tych osób będzie zainteresowanych. I również tutaj no, funkcjonowała chociażby sekcja pływacka, prawda, tutaj też jakieś tam wyniki były, ale no, w tych warunkach uważam, że będzie, te wyniki będą jeszcze lepsze i ten poziom, ja już w tej chwili myślę, że żadne miasto w województwie tutaj podkarpackim Sanoka nie wyprzedzi, jeżeli chodzi o sport młodzieżowy. No oczywiście nie ma się co dziwić, burmistrz Sanoka zawsze chciałby tak dla swojego miasta. Panie burmistrzu, ale to też jest coś takiego, że zatrzymujemy ludzi młodych w Sanoku poprzez takie między innymi budynki, poprzez takie kompleksy, jakie tutaj mamy? Pewnie tak, natomiast ja tworzę również możliwości, żeby te rodziny tutaj wracały, żeby miały, no z tymi miejscami pracy to nie zależy tak do końca od burmistrza, prawda, w tym momencie, ale jest bardzo, proszę zauważyć, że ja mam świadomość tego, że stopa bezrobocia w Sanoku jest stosunkowo niska. To jest na poziomie mniej więcej 6% w tym momencie. Te miejsca się tworzą, coraz więcej zakładów prywatnych zaczyna mieć problemy z zatrudnieniem. Niebawem będzie problem z dobrym fachowcem, z dobrym pracownikiem. No właśnie, autosan wiadomo, że ma swoje problemy, ale ja też wierzę, że ten autosan się będzie rozwijał, będzie na nowo przyjmował osoby. A że zaczynają powoli ludzie wracać, to tworzę nowe miejsca przedszkolne i żłobkowe, prawda? W przypadku reformy
oświatowej dwa gimnazja wygaszałem, czyli generalnie likwiduję te dwa gimnazja. W jednym gimnazjum tworzyłem już w tej chwili 8 oddziałów przedszkolnych, już są wyremontowane, będą jeszcze 3. Jest zapotrzebowanie? Jest zapotrzebowanie w tym momencie i tak naprawdę myślałem, że to mi zrobi takie duże możliwości, że ja będę miał taką... Problem z tym? Że będę miał jakieś tak rozwiązanie na kilka lat, a tu cały czas muszę myśleć o tym, bo ludzie wracają, ludzie chcą do przedszkola oddawać i ludzie chcą chodzić do pracy. I również problem żłobkowy też poprawiliśmy, bo jeżeli się poprawia przedszkolne miejsca się pojawiają, to wycofujemy. Chodzi się coraz niżej do tych najmłodszych. Tak, i uważam, że to jest bardzo dobre zmiany. To pokazuje tak naprawdę, że ja uważam, że Sanok się bardzo rozwija i że ludzie to widzą i wracają do tych nowych inwestycji, które się rzeczywiście w Sanoku tworzy. No trudno nie zapytać o obwodnicę, bo pamiętam, że kiedy pierwsza łopata została w tamtym roku w sierpniu wbita, mówiło się o tym, że ten termin jest bardzo krótki. Jak pan myśli, czy firma dotrzyma terminu i ta obwodnica na przyszły rok, przed sezonem już zostanie? Przed sezonem nie zostanie otwarta, dlatego że po pierwsze okazało się, że ta inwestycja jest w terenie bardzo trudnym. Jednocześnie trzeba góry likwidować, a jednocześnie trzeba doły zasypywać i tą ziemię zagęszczać i tak dalej. Tak, proszę zobaczyć, jak się wjeżdża tutaj od strony Rzeszowa czy Krosna, to jest wiadukt, prawda? Ten wiadukt trzeba wyprowadzić, wjazd na wiadukt, a potem trzeba te dziury, które tam są za wiaduktem, trzeba zasypać i na tej to wszystko polega. Tą ziemię przerobić. Tak, tą ziemię przerobić, a poza tym, panie redaktorze, trochę archeolodzy nam trochę tutaj... Jak na każdej budowie problem jest z archeologami. Znaleźli jakąś tam trochę kawałek studni drewnianej, trochę jakieś monetę, jakąś skorupę, no i w tym momencie te stanowiska były jakby uruchomione i de facto oni dopiero w czerwcu tego roku zeszli z tej budowy. Poza tym zima też nie sprzyjała, bo zima była w tym roku bardzo, bardzo ostra. Ja uważam, że rok 2019 obwodnica ma szansę powstać, ale bliżej końca niż połowy roku, bo tak było mówione w tym momencie. Ale ja się cieszę i nawet na to, bo jestem pewien, że ta obwodnica rozwiąże różne problemy w mieście. Nie mówimy już o dziesięcioleciach, tylko mówimy, że za rok tak, czy za półtora. Dokładnie. Mówimy i w tym momencie w sezonie letnim 26-27 tysięcy autobusów przejeżdża przez środek miasta. I jak mają żyć się mieszkańcy, i jak narzekają turyści, że nie mogą się dostać chociażby do muzeów, czy chociażby do tego centrum rehabilitacji, które w przyszłym roku będzie już oddane całkowicie na baseny zewnętrzne i tak dalej. W przypadku obwodnicy około tych 50-40% tego transportu przejedzie bokiem, ale się z kolei nie boję, że Sanok nie jest miastem przelotowym. Sanok ma taką ofertę dla turystów. Tyle różnych rzeczy się dzieje, że ci ludzie albo zaczną od Sanoka, albo skończą na Sanoku, jak nawet pojadą w Bieszczady. 200 tysięcy ludzi jednak odwiedza Sanok. Tak, 250 tysięcy przy takich tłokach odwiedza muzeum, jedno i drugie, Muzeum Budownictwa Ludowego, Muzeum Historyczne, a będą przyjeżdżać, proszę wierzyć, ja wierzę, że również i z Rzeszowa, i z Krosna, i z Jasła będą przyjeżdżać na nasze baseny otwarte, bo to będzie coś naprawdę coś pięknego. Mówimy o obwodnicy, ale dla mieszkańców Sanoka bardziej to są remont dróg osiedlowych, czy remont głównej drogi, jaką jest droga na przykład Lipińskiego, czy Lwowska, czy Dworcowa. Tam trwa od... Tak jak pan redaktor powiedział, z każdego strony, gdzie się przyjeżdża, to w Sanoku są remonty. Albo dróg, albo dworca, albo centrum rehabilitacji, albo jeszcze inne rzeczy. I ja się bardzo cieszę, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję o remoncie ulicy Lipińskiego, ale jednocześnie... Bo to jest zewnętrzny... Tak, bo to jest tak. To jest mniej więcej kwota około 5 milionów złotych na ulicę Lipińskiego, Dworcowa, Kolejowa i Lwowska, czyli dookoła tego dworca, który z kolei i my budujemy w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. To jest inwestycja, dworzec do końca roku zostanie oddana. Będzie to też piękna wizytówka Sanoka. Jest to, proszę pamiętać, pan dyrektor pamięta, jak stary dworzec wyglądał. Właściwie. Turyści jak przyjeżdżali, to żeby widzieli, że przyjeżdżają do nowoczesnego A tutaj miasta. Będzie z oświetleniem LED-owym, z przejściem na stronę kolejową. To będzie wszystko zabudowane. Z miejscami na parkingu, 70 arów działka. Do tego w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego my już czekamy na nowy autobus, 11 nowych autobusów z Autosanu. Jeden i drugi obiekt, czyli autobusy i dworzec do końca roku. Autobusy oczywiście niskoemisyjne. Niskoemisyjne, 8 gazowych, 12-metrowe, 3 olejowe, w kolorach już wybranych, herbu sanockiego, czyli biało, czerwone, niebieskie i szare. Ta inwestycja jest 30 milionów złotych, z tego zewnętrznych pieniędzy 20 milionów, miasto oferuje 11 milionów. W tym roku to będzie finalizowane.
Nie mówiąc o tym, że miasto bardzo zainwestowało w drogi po wszystkich dzielnicach. Sanok ładnie wygląda w środku, prawda? Natomiast po dzielnicach pobudowali mieszkańcy swoje domy, natomiast nie ma dojazdów, nie ma chodników, nie ma oświetlenia. Co roku dajemy mniej więcej 5-6 milionów złotych na drogi po różnych lokalne dzielnicach. I wierzę, że gdybyśmy utrzymali ten poziom, a chcemy ten poziom utrzymywać, to przez 5 lat następnej kadencji by była szansa na to, żeby te drogi wszystkie po tych dzielnicach były skończone i zupełnie Sanok by inaczej wyglądał. Panie burmistrzu, jak pan widzi, w czym jest rozwój Sanoka, w czym jest perspektywa Sanoka? Mówimy turystyka, mówimy sport, bo dużego przemysłu tutaj w Sanoku już nigdy nie będzie. Ja uważam, że to są takie jakby trzy odnogi. Na pewno turystyka, znaczy kultura, no dwa muzea, tak jak pan sam powiedział, 200-250 tysięcy ludzi przyjeżdża, prawda? Chociaż trudno było dojechać, bo takie tłoki. Jeżeli chodzi o turystykę i sport, no tworzymy taką bazę i chcemy jeszcze tą bazę poszerzać, bo chcemy jeszcze, żeby tor do jazdy szybkiej na lodzie był zadaszony. Myślimy o tym, żeby hala sportowa powstała miejska, bo nie mamy takiej hali, prawda? I jest problem, że nawet niektórzy ćwiczą w wypożyczanych halach o 22:30, bo dopiero się miejsca zwalniają, ale jednocześnie chciałbym postawić również, że ten przemysł, prawda, w tym momencie, no, mamy zakłady, które zatrudniają 2-3 tysiące ludzi, wierzę, że autosan też się będzie rozwijał, mamy zakłady prywatne, które coraz bardziej innowacyjne są i coraz więcej tych osób przyjmują i mówię z całą odpowiedzialnością, że ten przemysł w Sanoku, on może nie jest tak mocno sprzedawany, ale jednocześnie chcemy tworzyć też inkubator przedsiębiorczości. Ale to chcemy jest kilka tysięcy miejsc pracy. Tak? No, dokładnie i chcemy tworzyć również taki inkubator przedsiębiorczości. Chcemy również uzbrajać tereny. To jest teren 5-hektarowa działka na ulicy Stróżowskiej. Zresztą, wie pan, mówi się i na pewno będzie realizowany również nowoczesny zakład karny w Sanoku, na obrzeżach Sanoka. On ma mieć część tą produkcyjną w tym momencie i zakłady czekają na to, żeby w kooperacji z więziennictwem wejść, żeby te hale były wyposażone w odpowiedni, nowoczesny sprzęt, żeby już ten sprzęt i ci więźniowie, którzy będą na tych halach produkcyjnych, pracowali dla autosanu, dla paspolu czy dla innych zakładów. I w tym momencie i jednocześnie ten teren, który jest tam niedaleko odległy, na zasadzie powstania zakładów, które będą kooperować z tym zakładem karnym. Zakład karny to też jest taki swoisty zakład, bo to jest 350 pracowników. Tu trzeba wszystko oprać, wyżywić, wysprzątać. To będzie też taki boom dla naszych przedsiębiorców. Przecież nie będą przyjeżdżać z Katowic tutaj my pracownicy. Jednocześnie system mieszkaniowy, prawda? Mieszkania pod wynajem. Ci ludzie gdzieś muszą mieszkać. Coraz bardziej deweloperka się zaczyna interesować. To więzienie może być takim impulsem? Ja uważam, że może być impulsem. Już w tej chwili sprzedajemy działki na mieszkania znaczy takie pod wynajem. W tej chwili są dwa budynki budowane i w nowym roku zaczynają następne budować. I ja uważam, że przed Sanokiem są dobre chwile i cieszę się, że w tej kadencji mogłem się do tego znacząco przyczynić, bo proszę pamiętać, że ta kadencja to jest 2015, unijne pieniądze się pojawiły, tak naprawdę projekty dopiero 2016. Wszystkie inwestycje, które zaczęliśmy w tym Sanoku, to zaczęliśmy 2017, to jest 2 lata. Takiego tempa ja nie widzę. W sumie przez tą kadencję 150 milionów pieniędzy na inwestycje, z tego około 50 milionów na drogi, z tego zewnętrznych pieniędzy około 50% w tym momencie. W tym roku 80 milionów złotych. I jeżeli ktoś mi mówi, że Sanok się nie rozwija, to ja nie wiem, co by musiało się stać, żeby ktoś stwierdził, że Sanok pięknieje, że się rozwija. Ludzie jak przyjeżdżają z zewnątrz, są zachwyceni, przychodzą do mnie i mówią, panie burmistrzu, co się tutaj dzieje? No, pięknie wygląda, coraz lepiej. A w tym momencie niektórzy mieszkańcy na zasadzie takiej, no, że ale ci, którzy narzekają wszędzie. Ale ja mam nadzieję, że tych narzekających będzie coraz mniej i wierzę, że w tej kadencji jest szansa na to, żeby Sanok jeszcze bardziej wypiękniał, był już taki pełnym miastem i kultury, i turystyki, ale również i przemysłu. Panie burmistrzu, na koniec, no nie dziwi, że jako urzędujący burmistrz stara się pan o reelekcję na kolejną kadencję. Jest pan jednym z kandydatów. Czyli przyszła kadencja miałaby być zakończeniem tej kadencji?
To znaczy, pewnie tak. To znaczy, chciałbym, by niektóre rzeczy jakby pozaczynaliśmy, chcielibyśmy kontynuować chociażby cały system remontu dróg w tym momencie. Chcielibyśmy również kontynuować, zamknąć w ogóle tą bazę naszą sportową, ale chcielibyśmy otworzyć również jakby nowe elementy. Chcielibyśmy pomyśleć o seniorach trochę. Chcielibyśmy, będziemy mieć dwa domy dziennego pobytu seniorów, bo mamy jeden na Olchowcach, drugie będziemy mieć na Posadzie w tej chwili, bo składamy wniosek razem z Caritasem Archidiecezji Przemyskiej na taki MOW kulturalny, gdzie będzie dom dziennego pobytu, ale chcielibyśmy, żeby to był dom stacjonarny, senioralny i o tym myślimy. A więc na pewno i w tym kierunku byśmy chcieli, ale również musi być o wiele mocniejsze otwarcie na mieszkania komunalne, bo problem w Sanoku jest raz, wynajem mieszkań dla społeczeństwa, ale również i mieszkań komunalnych. Około 480 rodzin czeka na takie mieszkania. Pierwszy zaczyn to jest to, że jedno z gimnazjum, które mówiłem, że zostało wygaszone, chcemy w przyszłym roku adoptować na mieszkania komunalne, na te 25-30 mieszkań. Śledzimy te programy Mieszkania Plus, no nie do końca jeszcze je akceptujemy, ale jeżeli się coś pojawi dobrego, będziemy chcieli dalej to kontynuować. Czyli mamy temat do zakończenia różnych inwestycji, ale i do otwierania jeszcze nowych. Ale żeby to otwierać, to najpierw temu musieliśmy skończyć i w związku z tym, nawet jeżeli nie zaczęliśmy w tym roku mówić o tych inwestycjach, to na pewno już 18 końcówka roku, a 2019 musimy to rozpocząć. To ja dziękuję i życzę optymizmu na kolejne dni, kolejne lata. A ja tylko przypomnę, że rozmawiałem z burmistrzem miasta Sanoka, panem Tadeuszem Piuro. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.